Siemano, z tej strony Barki, to jest taka z pierwszego odcinku z ratowania świata, na sobie jeszcze kwiatu w przedsiębiorstwie, z którym strasznie głośno jest. Zastosuj, to włączyłem na słuchawkach, żeby nie było tak głośno, jak widzicie. Kupiłem sobie ratowanie świata, dzisiaj w nie zagramy. Sorry, że nie było od początku dialogów, no ale jak kupiłem to, tak to się robi, dowódco. Od razu mi dało do tego, bo się tak trochę przegapiłem. O! Ci co grają w ten, czekajcie, czy miałem sprint w tym? Tak. Gdy coś blokuje ci przejście, spróbuj to zniszczyć. Mogę sobie materiały. Aby zniszczyć wagonik kopalniany. Jak sytuacja? Do tej pory jakoś broniłam fortu, ale nigdzie nie można długo wytrzymać. Cóż, postaramy się pomóc. Rany, Ramirez, tu zawsze jest tak paskudnie? Nie, czasami bywa gorzej. Fachowa robota. Czekajcie, bo ja mam tu dziwne ustawienia chodzenia. A, przyda ci się większa spluwa. I to znacznie większa. Możemy ci z tym pomóc. Potrzebujemy trochę materiałów. Spróbuj rozwalić parę drzew i samochodów. Ja to muszę inaczej sobie ustawić. Tak. Tak, sprint będzie pod tym. Ruch w lewo nie potrzebuję, ruch do tyłu, dobra. Możemy sobie pozwiedzać. A pod czym jest ekwipunek? Dobry o, pod wybór. S, dobra. Auta to świetne źródło metalu, mechanicznych części oraz śrubek i nitów. Dobra, potrzebuję jeszcze paru rzeczy, żeby móc zrobić M4 albo M16, jak to woli, żeby potem nie było. Aby znaleźć parę wazy na drzewach. Co? Parę wazy na drzewach? A, już znalazłem jeden. Z drzew uzyskasz drewno do budowy i powrozy do tworzenia przedmiotów. Dobra, to wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia broni. Otwórz ekwipunek, kliknij ikonę broni palnej, wybierz broń i stwórz ją. Ramirez, skłoś się! Wróg się zbliża! Położenie fortu zaznaczyłam ci na mapie. Ruszajmy na ratunek tym ocaleńcom. Szybko! Mam dwie pułapki. Coś takiego easter egga znajdę? No co? Oczywiście żartuję. Ale może jakaś skrzynka sama. O! Mówiłem. Mogłem sobie bardziej dokładnie przeszukać, pozbierać, nie wiem, jakieś łapki, drewno. Teraz nie mam faktycznie, bo... O, tam macy są. Pozbądźmy się tych pustaków. To też się przyda. Szybko mu z tego idzie.
Nie wiem, czy my mamy tego broni cały czas. Ale gra bardzo mi się podoba. Żałuję, że dopiero teraz ją sobie kupiłem. Myśleliśmy, że już po tobie. Nadal jestem najlepsza. Jaki mamy status? Jeśli wkrótce się stąd nie wydostaniemy, to będzie po nas. Pracujemy nad tym. Spokojna głowa, pomożemy. Rozstawmy teraz parę pułapek. Aby uniemożliwić pustakom dostanie się do środka, umieść pod drzwiami pułapki. Czekajcie, tym było chodzenie. Nie wiem, tak. Tak. O, dużo mam ich. Dzięki tym pułapkom zyskamy trochę czasu. Zobaczmy, czekajcie, co tam u ocaleńców. Edytuj. Tu nie mogę. A tu jeszcze dam. O. Załadowana. Pistolecik też. Ramirez! Trzymaj się. Zajmiemy się tym. O, skrzyneczka. Dobra, tutaj sobie idziemy. Ramirez? Mam tu jakieś dziwne odczyty. Wiesz może, co jest za tą ścianą? Świetnie. Orzesz ty! I to tu przez cały czas było? To jakiś pocisk albo rakieta. Raczej jakaś rakieta. Zaraz, chwila! To jest rakieta z tych super tip-top! Z satelitą na pokładzie! Dzięki satelicie będziemy mogli przeprowadzić Ramirez i ocaleńców do bazy głównej. Amunicja. Czyli trzeba ją snajperki. Ja tu sobie wszystko pozwiedzam na spokojnie. Mi się nie śpieszy. Wystarczy tego blue-lutu. Świetnie, a teraz szybko na zewnątrz, bo spalą cię płomienie z rakiety. Na zewnątrz. Musimy bronić rakiety aż do startu. Nadciąga kolejna fala! Czekaj, tędy się wychodziło, tak. Nie ryzykuj, Lenny! Jestem w drodze! Co to do diabła jest? No, mogę wam to zniszczyć. Wynocha mi stąd! Chyba wytrzyma! To było dobre wynochanie stąd. O nie, jakiś człowiek. Nie wiem, jak on się nazywa, ale niszczy wszystko na swojej drodze. Kurde. Zostałem. O nie. Dobra. Dobra, te pułapki to był dobry pomysł. Łapki to był wręcz bardzo dobry pomysł. O, drewno mi ziomek nie rzuciłeś. O nie! Jak on tu się przydostał? A bo ten duszy chyba zniszczył dużo. Dobra, nalot będzie gotowy za 10 sekund. To mi się podoba. No trochę ich tam idzie, nie powiem. A mo coraz szybciej schodzi. No patrzcie, co za wszyscy bokiem przechodzi. Wsparcie z powietrza gotowe. Można wzywać. 8. A, dobra. Nie, kto to wódca? Ostro, kocham to. Dziesięć sekund do startu.
Jak ten ziomek się tam dostał? No co za oszust jeden. Przygotujcie się, Ramirez. Gdy tylko satelita zacznie nadawać, sprowadzamy was z powrotem. Great job out there. Thanks to that launch, we can now connect to our very own satellite. Let's take a look. I'm sure it's not that bad. No, czekaj, czemu nie ma dubli polskiego? Co może było przez chwilę tylko. Oh, oh wow, that is... Oh, that is terrible. I stand corrected, wow. Oh, great, they're in space too. Let's deal with that later. Dobrze, że te pułapki postawiłem. Kurczę, nie mam pomysłu. To będzie najlepsza baza. A to widzę, że mam z tego. Z Battle Royale choćby to. A tam se lamy. A niech będzie taki. Ekranu, część trzecia, sprawdź. O nie! Ile tu jest zombiaków? Albo pustaków. Fortnite. O nie! Czekajcie. To nie była... To było coś prędzej mojego. Moja wina. Mam źle monitor podpięty, a mi się nie chce go podpinać. 100 fałdolców i broń. O kurde. To ja nie mogę. Mogę tylko gra i mapa. No dobra. Albo dobra, jeszcze to zrobimy, bo myślałem, że kończę, ale będzie dłuższy odcinek. Testowanie pustych zamiarów. 100 fałdolców. Wybierz gadżety? Nie mam gadżetów. Nie będę ten... Inspektor Gadżet. Zombie. Pewnie pustak będzie się mi pisać. I can't believe it! People are still alive out there! And we can save them! This could be our thing! Where do we start? To pewnie chyba jej znajomi albo jego. A nie jej. I get it. I have people I'm looking for too. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can bring all of them home. What do you say? They're closing in too fast! We're not gonna make it to the door! That's our cue, Commander. Pop, head down and prepare the storm shield. You'll be fine. Out you go! Stay behind me! I'm actually a gruby zombie. Pick up the pace, Pop! Czemu on się tak nazywa? Czemu on miał twarz na... za głową?
zombie. Good timing. Thanks for guiding us home, Commander. Witajcie w domu. Znajdujecie się teraz pod ochroną tymczasowej burzowej tarczy. Ale chyba wiem, jak zamienić tę niewielką bazę główną w coś niesamowitego. Jeśli ulepszymy tę burzową tarczę i będziemy ją chronić, posłuży tobie i wszystkim, których uratujesz za schronienie przed burzą. I do tego przydasz się ty i twoje zdolności budowlane. Już tam idę. Jesteś znakomitym budowniczym. A, nie mogę, jak kurczę. Frank Lloyd Wright albo Bob. Zaczynajmy więc. Idź uruchomić osłonę przed burzą. Wszystko można przeszukiwać i kwiatki. Celem jest chronić burzowej tarczy przed napastnikami. Oto co możesz zbudować. Ale na razie brak nam zasobów, żeby zbudować coś takiego. A tyle możemy zdziałać, biorąc pod uwagę dostępny czas i zasoby. Ja ile mam mac? Nie dużo. Też dobrze. Zacznijmy od podstaw. No dobra, zrobię takie coś... Nie można budować bez zasobów. Wyślę ci ich trochę. Aha, dobra. Ja tu mam zasoby. Zbudujmy umocnienia wokół osłony przed burzą. Zacznijmy od ścian. Dysponujesz drewnem, kamieniem i metalem. Jakby co, mam złamaną rękę, więc z budowaniem mogę mieć największy problem. Jak ktoś nie oglądał odcinków z Battle Royale. Serio, muszę tak to robić, wolałbym moim sposobem. A teraz zbuduj kilka podłóg i sufitów. To było F2? Tak. Dobra robota! Chyba przydałyby nam się pułapki. Postaw pułapkę na podłodze, suficie oraz ścianie. F5. Tu. Ja nie. Tak wyglądają podstawy. A teraz dokończmy budowanie. Oto co musisz skonstruować. Niskie ściany świetnie się spisują w spowalnianiu wrogów i nie wchodzą w drogę twoim nabojom. Odznacz dwa górne rzędy i sprawdź, czy zaznaczone są trzy najniższe panele. Pamiętaj, żeby zaznaczyć niski element, który wyjęto do utworzenia drzwi. Fajnie, że się to też zapisuje. To jest o wiele łatwiej. Tu nie mogę, co za... Muszę coś wyznać. Chyba trochę coś napsułam. A mam maksy. Może nie gadajmy już o tym, kto co rozbił o górę, dobra? Na razie trzymajmy się granatów. Masz tu cel. Spróbuj rzucić granatem w cel. Pod szóstką, to w sumie daleko trochę. Czym się rzuca granatem? Łapcie pokraki! Szóstką, dobra. Dobra robota. Jesteśmy gotowi do obrony. Jeśli podczas walki twoje ściany zostaną uszkodzone, możesz je naprawić, o ile masz wystarczającą ilość odpowiedniego materiału. Proponuję jeszcze stworzyć trochę amunicji, ale poza tym wszystko gotowe. Przygotuj się do walki i wybierz opcję rozszerz tarczę z konsoli burzowej tarczy. Wyposaż? Naboje dla mnie! Naboje... Do rakietnicy nie mam ani jednego. Czy do rakietnicy są jakieś inne, ale chyba nie. To są pistoletowe. A to mogę, to zrób. O kurde, co za chamstwo.
Mogę jeszcze kacza zrobić, ale na razie nie chcę. No to jazda! Moc osłony rośnie! No, osłony stały się trochę niestabilne. Ciekawe, czy burza to zauważy. Chyba wszystko okej. Okay. Poradzisz chyba sobie, dowódco. Broń swoich umów. Picze. No nie. Gdzie ja jestem? A tu, dobra. Tak jak gdzie moja baza, nie. Coś mi pomaga. Dziękuję. Byliście wspaniali. Zbieraj to. Nie ma autopodnoszenia, czy co? To pitcher ten. Tak mało to zadawało mu. 4-5 obrażeń. Ała! Picze. No bo on tu przyjdzie i zrobi dużo. Bo rakietnicą walnę zaraz. Się uruchamia szybciej. Kurczę, no. Pokonamy te pustaki, to będzie już koniec odcinka, myślę. Kocham je, jeden, nie rzucaj we mnie kośćmi, bo już armorus trochę straciłem przez ciebie. Amunicji już prawie nie mam, zostało mi 300. W sumie duże, ale wiecie. Tak to się robi. Zwycięstwo, kurczę. Najgorzej. A, te skrzyneczki mam. Tam najbardziej kojarzę. Podejrzewam, że zaraz zobaczymy te skrzyneczki, co tam jeszcze mamy i skończymy odcineczek. Lama, mini lama. Punkty doświadczenia, kontynuuj. Shotgun. Oj, 100 fałdolców, ale fajnie. Dowódco, żyjemy w niebezpiecznych czasach. Na szczęście sklep Windertechu ma bogatą ofertę. Do zakładki łupów, aby odebrać gratisową mini lamę.
A przy okazji, zawij dolce z twojego konta, kup sobie na własność ulepszlamę. Ja nie chcę kupować. To będzie czadowe! Fajnie. Wow. Muszę ci pisać, czy coś to jest rzadkiego, bo jeszcze nie wiem, co to jest. Złoto, ilość 30. O, zero! Jej, ale fajnie. Zagraj mi coś ładnego. Srebro, miesz? Z nieba pada złoto. Sztucer. Eks chyba, dla przyjacieli. O, epickie ocalenie, co jakiś pistolecik, mieć petarda. O, mieć, ja nie mogę, ale dropy. O kurczę, ale fajnie. A nie chcę kupować lamy na razie. Ciesz się łupem, pamiętaj o tym, aby otwierać mini lamy i wydawać widolce otrzymywane za wykonanie misji. Nad tym jeszcze pomyślę. Nad wydawaniem. Mini lama. Nagrody dnia fundatora, zbieraj codzienne dodatkowe nagrody, ale fajnie. Tu mam ikony sztandaru. Dostępne jest ulepszenie drzewka zdolności. Wydawać punkty, aby odblokować i ulepszać swoje zdolności. To tłumaczenie nie jest też perfekcyjne. Masz umiejętności, aby odblokować nową klasę bohatera. Węzeł dowodzenia budowniczym. Kup. Dobra. Dobra robota. A teraz ruszaj i zbuduj coś niesamowitego. Pamiętaj o tym, by śledzić swój zapas punktów zdolności. Drzewko zdolności to najlepszy sposób na wzmocnienie bazy i zdobycie nowych, potężnych gadżetów. Dobra, jeszcze zbrojownię zobaczymy. Osłona aktywowana, ocaleńcy bezpieczni. Ramirez gotowa do akcji. Nieźle, tak na początek. Kurczę, nie mam tych materiałów. Pokaż nam ten raport ze statusu. No nie chcę tego ulepszać. To jest sztucer. Dobra, świetny raport, ale mała uwaga. Postarajmy się przełknąć na wojnie łzy. Nawet jeśli na radarze, no ładnie, samo czerwone. Dowódco, dobra. W kierunku bazy głównej zmierza kilka pułapek. I nie mamy pojęcia, jak się temu oprzeć. To ostatnie, to chyba było oczywiste. Ale na szczęście mam... Nie, na pewno coś mogę jest. Jakoś tego robota zamknąć? Kraku, masz tam coś? Ha, no to dajemy! W przypadku awarii po godzinach pracy należy się skontaktować z naszym całodobowym wsparciem technicznym. No dobra, ale ja już będę kończyć. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, więc na razie, cześć.